Will Investing to strategia opcyjna polegająca na regularnym wystawianiu opcji put, a w przypadku, kiedy zostaną zrealizowane, to na wystawianiu opcji call. Zaczynamy tu od wystawienia puta, add the money, najlepiej na jeden dzień. I jeśli nie zostanie on zrealizowany, to wystawiamy kolejnego z tym samym poziomem, tylko na następny dzień. Jeśli i on nie wejdzie, no to wtedy kolejnego. I tak do skutku. Do skutku, no bo. W którymś momencie jednak ten put zostanie zrealizowany, i wtedy w takim wypadku wystawiamy opcję call. Opcję call z pierwotnym poziomem wykonania, żeby pozbyć się tych kupionych akcji. No i robimy to znowu aż do skutku. A kiedy w końcu akcje zostaną sprzedane, to ponawiamy cały proces i zaczynamy z powrotem od wystawienia opcji put. I tak w kółko. Najważniejsze jest tutaj, żeby strategia pracowała na naszym rachunku przez cały czas, generując dodatkowe premie opcyjne każdego dnia. No bo zależy nam tutaj na tym, żeby ten czas sprzedawać, a nie siedzieć bezczynnie, kiedy on upływa. To podejście najlepiej sprawdzi się w towarzystwie jakiegoś płynnego instrumentu bazowego, takiego jak ETF na indeks albo obligacje albo ewentualnie ETF-y sektorowe. Zobaczmy teraz, krok po kroku, co może się wydarzyć po wystawieniu tego pierwszego puta. Powiedzmy, że sprzedajemy opcję add the money i dostajemy za nią 60. Kolejnego dnia SPY idzie do góry o 2$, nasza opcja wygasa bezwartościowa, zatem wystawiamy kolejną opcję, ale z nowym poziomem add the money, za którą dostajemy mniej więcej taką samą premię. Jeśli SPY rośnie dalej, to wystawiamy kolejne puty z poziomem zbliżonym do add the money i robimy to aż do skutku, co jednak w przypadku, gdy kurs akcji zaczyna spadać. No Na pewno nie wystawiamy putów z niższym poziomem, to wykluczone i w takiej niekorzystnej sytuacji... A jedynym rozwiązaniem jest rolować naszego puta, odkupując go z rynku praktycznie za jego wartość wewnętrzną, najlepiej pod koniec sesji, czyli gdzieś przed godziną 22 polskiego czasu i wystawiamy w to miejsce kolejnego puta z tym samym poziomem, ale na kolejny dzień, bo dzięki temu otrzymujemy jeszcze dodatkową wartość czasu. No, ale powiedzmy, że mamy pecha i kurs akcji spada dalej. I teraz, dopóki to możliwe, to powtarzamy te rolowania w nieskończoność, to znaczy, aż do momentu, w którym nie da się już tego manewru e, powtórzyć, te, tak żeby wycisnąć z niego jakąś dodatkową premię netto. No bo jeśli kurs ciągle będzie spadał, to w którymś momencie przeprowadzenie takiego rolowania nie poskutkowałoby już wygenerowaniem żadnej sensownej premii, dlatego nie będzie warto tego robić. Tutaj jednak można się jeszcze ratować poprzez wystawienie puta o nieco dłuższym terminie, na przykład o 2, 3, 4 albo 5-dniowym czasie wygaśnięcia, no, cokolwiek, co pozwoli nam wygenerować jeszcze jakiekolwiek dodatkowe premie. Unikałbym jednak rolowania na terminy takie dłuższe niż 5 dni, żeby kurs akcji nam za bardzo nie odjechał w tym czasie przy potencjalnym, przy potencjalnym odbiciu. Jednak jeśli odbicie nie przychodzi i spadki trwają dalej, a kolejne rolowania są już właściwie niemożliwe. No to dajemy się temu putowi wykonać, co poskutkuje oczywiście zakupem 100 jednostek ETF albo zakupem akcji po pierwotnej cenie, a potem czekamy. Czekamy aż przyjdzie odbicie w, gdzieś tam w okolice pierwotnej ceny zakupu i wystawiamy wtedy opcję call, żeby spróbować sprzedać te akcje po cenie, po której zostały kupione. Być może uda się to za pierwszym razem, częściej jednak za pierwszym razem się nie udaje, a jeśli się nie udaje, to wystawiamy kolejne kole y o takich samych parametrach i Robimy to aż do skutku, czyli do pozbycia się akcji, a potem zaczynamy całą zabawę na nowo. Na tym właśnie polega strategia Will Investing. Więcej o szczegółach, mandrach i zasadzie działania Will Investing można przeczytać na moim blogu w obszernym artykule, który poświęcony jest właśnie tej metodzie. Link do tekstu znajduje się w opisie towarzyszącym temu nagraniu. Także zapraszam gorąco do lektury i do usłyszenia.